Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale i dzisiaj opowiem wam o tytule, który można powiedzieć, że zabijał mojego peceta ówczesnego, ponieważ jego wymagania były tak wyjebane w kosmos, że co 5 minut klatkowało w taki sposób, że chyba grałem w 5 albo nawet kurwa w 3 FPS-ach. O jakim tytule mowa? A mowa o Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Tak jest, słuchajcie, Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, jak widzicie, mam wersję pecetową. Dodatkowo, może zanim w ogóle zacznę omawiać ten tytuł, powiem wam, co ów tu jest i co to posiada. Jak widzicie, można powiedzieć, że jest to w takim beatboxie. Jest to jedyny tytuł, że tak powiem, który no, jest w swego rodzaju beatboxie, że ma taką no, klapkę i tak dalej, ale tu jest coś jeszcze. Co prawda tam Man of War trylogia miała taką okładkę ściąganą i w ogóle, ale co tu mamy? Przede wszystkim mamy trzy rzeczy. Mamy samego boxa. Wygląda on w ten oto piękny, zajebisty sposób. Tak. I teraz. Pierwsza rzecz, co my tu mamy, mianowicie sama gra. To jest tutaj sama gra, czyli dokładnie to samo, co jest na okładce. Tak, co prawda tutaj się odbija. Jeszcze takie... Nie wiem, czy widać. Myślę, że widać. Proszę bardzo, tutaj jest takie bardziej matowe. Tu, natomiast tutaj takie, nie wiem, ogniste bym nazwał. Poza tym, otrzymujemy również wideo oraz ścieżkę dźwiękową. Tutaj są materiały filmowe. Zresztą możecie sobie... Ojej. Zatrzymać i nie wiem, czy widać. Kurwa jebana mać. Tam się... Słońce odbija, tak, kurwa, słońce. Odbija się, no, szyba. Więc mam nadzieję, że coś tam widać. No to mamy tak, oficjalną ścieżkę dźwiękową, która trwa godzinę 12 minut i 13 sekund. Jeśli chodzi o materiały filmowe, no to co my tu mamy? Przede wszystkim mamy 30 zdjęć ze samego studia, 8 artów promujących samą grę oraz 20 screenów, czyli zrzutów promujących również grę Wiedźmin 2. I zresztą możecie zobaczyć, że sam Geralt wygląda nieco inaczej tutaj niż tutaj. Lekko, ale mimo wszystko jednak jakoś odrobinę inaczej wygląda. Tak więc jak widzicie, bababam. Oraz część trzecia, jest to taka mini książeczka, która, powiem wam szczerze, że w kilku momentach mi bardzo pomogła przy wersji konsolowej. A mianowicie jest to poradnik. Jest to poradnik, w którym co wpływa na co, czyli jak przejdziemy grę w taki oto sposób, na przykład w takim zadaniu, no to co może się wydarzyć w takim zadaniu bądź innym. I pozwólcie, że teraz ja tutaj to schowam, żeby mi się to raz, żeby nie pogubiło, żeby się nic nie spierniczyło i wszystko... Je gra, wszystko, tak, wszystko gra i buczy, więc jest dobrze, w ogóle ja to dobrze schowałem. Tak, dobra. Słuchajcie, Wiedźmin 2. Powiem tutaj w tym materiale stricto, że pecetowej, bo jako, że to jest PC, no to mówię o PC, no to skupię się na komputerze. Słuchajcie, ten tytuł, jak powiedziałem na samym początku, zabijał mój komputer. Co prawda nie od razu. Powiem szczerze, że jeśli przeszedłem prolog, przeszedłem calutki prolog bez żadnych problemów, żadnych
technicznych czy tam graficznych nie ujrzałem, ale był to zabójca mojego komputera. I słuchajcie, za pierwszym razem przeszedł prolog, udało mi się przejść. I dochodziłem do momentu, do pierwszego aktu, który rozgrywał się w mieście portowym Flotsa. Gdzie gra, no już niestety, kurwa jebana mać, zaczynała mi dość mocno klatkować. Ale nie za pierwszym razem, dodam. Nie w momencie, kiedy przechodziłem tą grę za pierwszym razem. Dlaczego? Tego nie wiem. Nigdy tego nie udało mi się rozwiązać, wyjaśnić, ale niemniej za pierwszym razem podczas mojego pierwszego przechodzenia tego tytułu nic się nie działo. Przeszedłem, zrobiłem tam większość misji pobocznych, jeśli nie wszystkie. Chyba tam ewentualnie zniszczenie gniazd potworów mi zostało, ale tego nawet na wersji konsolowej nie zrobiłem, tak więc to było tak zajebiste zadanie, że szkoda kurwa gadać. Ale tak, nie zrobiłem tych zadań, chociaż nie, przepraszam, na PC-cie w akcie pierwszym, tylko w akcie pierwszym to zrobiłem. W akcie drugim i w akcie trzecim już nie, ale do tego zaraz dojdę. I słuchajcie, Wiedźmin 2 jest, był i nadal też jest tytułem, który mimo wszystko warto ograć. Z racji tego, że opowiada historię po wydarzeniach z pierwszego Wiedźmina, którego, przyznam wam się szczerze, nie grałem. Nie miałem możliwości zagrać w pierwszego Wiedźmina. Natomiast oglądałem zarówno Zagrajmy w Wiedźmina 1 oraz można powiedzieć coś swego rodzaju film na kanale Growe Historie. I tutaj zareklamuję Growe Historie. Jest tam nagrane wszystkie odsłony Wiedźmina, czyli 1, 2, 3 oraz dodatki do 3, Serce z Kamienia oraz Krew i Wino. I mogę szczerze powiedzieć, że oglądanie tych wszystkich Wiedźminów zaraz po sobie jest jak oglądanie dobrego, może nie, przepraszam, przesadziłem, nie tyle co dobrego serialu, ale zajebistego serialu, bo przepraszam, to jest moja opinia, ale wszystkie seriale, które są dzisiaj wypuszczane, to są gnioty, totalne gnioty, to jest 20-metrowy muł w cholernym bagnie na pierdolonym Bałtyku i przysypanym do tego 30 litrami ropy. Na tym takie właśnie są seriale gównem. Są po prostu szlamem, najgorszym mułem, jaki jest, nie wiem, tego się nie da oglądać. Powiem wam szczerze, nawet Gra o Tron to jest gówno. Jeśli o kogoś obraziłem, no to trudno, taka jest moja opinia. Ale wracamy już do Wiedźmina. Sam Wiedźmin 2 rozgrywa się po wydarzeniach z pierwszej odsłony tej gry. Tak więc, jeśli ktoś z was ma możliwość zagrania w pierwszą część, ona jest dość mocno archaiczna i może kiedyś w przyszłości nagram taki materiał odnośnie gier, które wymagają może nawet nie tyle co remake'u, ale bardziej rebootu czy też remastera na nowe konsole. Dajcie znać, czy byście w ogóle chcieli usłyszeć moją opinię na ten temat. No to powiem wam, że Wiedźmin pierwszy ma bardzo archaiczne sterowanie, które nie każdemu się spodoba, ale jest część osób, no powiedziałbym, że to na pewno to nie jest poziom drewna, jaki ma Gothic. Jest to poziom wyższy, to jest, wiecie, to już nie jest czyste drewno jak w Gothicu. To jest, powiedziałbym, poziom takiej deski, która wyszła dopiero z tartaku. To jest mniej więcej taki poziom, lepszy niż Gothic, ale nadal drewno. To co prawda nieco obrobione, ale nadal drewno. I Wiedźmin 1 kończy się w momencie, tak naprawdę w momencie, gdzie zaczyna się 2.
I nakreślę tutaj spoiler, ale zgaduję, że pewnie to zresztą to już nawet może nie tyle co jest spoiler, ale wszyscy wiedzą. Wiedźmin 1 kończy się zamachem na króla Foltesta. I Wiedźmin 2 zaczyna się miesiąc po tym zabójstwie. W trakcie ataku na zamek Lavalette, który sprzeciwił się królowi Foltestowi, tam doszło do wybuchu buntu, rebelii i tak dalej. I król postanowił, żeby wreszcie królestwa nie doszło do buntu, tą rebelię zgładzić w zarodku. Żeby po prostu nikt buntów nie wszczyna. Niestety, o co prawda udaje się zdobyć zamek, udaje się tą bitwę o zamek Lavalette wygrać, ale koniec końców król Foltest umiera, zostaje zamordowany przez tytułowego zabójcę królów, który działał na zlecenie kogoś, kto wydał polecenie zabicia pewnego króla, lecz ten ktoś w pewnym momencie stwierdził, że będzie lepiej, jeśli zrobi to i to. I tego dowiadujemy się w trakcie samej fabuły, że król Foltest niekoniecznie miał zostać zamordowany, a przynajmniej jeszcze nie teraz. I cała fabuła Wiedźmina II jest oparta na tym, że nasz Wiedźmin Geralt z Rivii, który bądź co bądź nie pochodzi z Rivii, został może nie tyle co oszukany, ale oskarżony. Został oskarżony o zabójstwo króla, przez co jest nazywany królobójcą, tak? Czyli zabójcą króla Foltesta. I Wiedźmin 2 właśnie polega na tym, że my jako Geralt zostaliśmy oskarżeni o to i naszym zadaniem w tej grze jest dopaść prawdziwego zabójcę Foltesta, przez co zostaniemy niejako oczyszczeni z tego zarzutu. I w Wiedźminie 3 wspomina się czas w pewnych niektórych misjach o tym, że Wiedźmin może by jednak Geralt zabił pewnego króla z racji tego, że w Wiedźminie 2 zabił króla Foltesta. Więc to jest takie puszczenie oczka dla tych, którzy znają fabułę Wiedźmina II. No dobrze, ale tak naprawdę cały prolog to jest niejako powrót do przeszłości. Z tego względu, że grę zaczynamy w więzieniu, gdzie jesteśmy przesłuchiwani przez dowódcę oddziałów specjalnych Vernona Rocha, z którym to możemy wejść w pewien układ, że pozwoli nam uciec, czy też w pewien sposób przyczyni się do naszej ucieczki z zamku, a konkretnie z lochów zamku Lavalettów, żeby odnaleźć prawdziwego mordercę króla Foltesta. Na co oczywiście nasz bohater się zgadza i jeszcze przed ucieczką, kiedy jest przesłuchiwany, opowiada Roszowi, jak to wszystko wyglądało z jego strony, ponieważ w pewnych momentach Rosz uczestniczył w tych wydarzeniach, które Geralt opowiada, ale chcę usłyszeć to z perspektywy właśnie Wiedźmina. No i nasz Geralt o tym opowiada, co i jak się działo, jak wydarzyło. I w prologu to jest, jak powiedziałem, takie wspomnienie, które jeśli podejmiemy pewne decyzje w prologu, to na przykład będą miały one wpływ w akcie drugim, trzecim, czy na przykład też w epilogu. I podobnie jest chociażby w Wiedźminie 3. Co prawda tam wybory zostały dość mocno spłycone, ale jednak mimo wszystko są. I
A tak naprawdę akt pierwszy właśnie skupia się na zamku Lavaletów, na oblężeniu owego zamku, na ataku na sam zamek i zarysowaniu fabuły. W akcie pierwszym docieramy wraz z Vernonem Rochem do portowego miasta Flotsam, gdzie rozgrywa się akt pierwszy. Gdzie poznajemy kolejnych głównych bohaterów, którzy już wcześniej pojawili się chociażby w serii, chciałem powiedzieć w serii Call of Duty, którzy pojawili się w pierwszym Wiedźminie. Jak chociażby krasnolud Zoltan Chivay, czy bard, przyjaciel Wiedźmina Jaskier, który powiem szczerze, że jest jedną z moich ulubionych postaci pobocznych. Chociaż można powiedzieć bardziej, że Jaskier tutaj występuje jako narrator. Narrator, którego w Wiedźminie II w akcie pierwszym spotykamy w dość nietypowych okolicznościach, ponieważ zostaje skazany na śmierć przez powieszenie. A jak rozgrywa się dalsza część historii, no to tego nie zdradzę. Polecam albo samemu zagrać, albo obejrzeć filmy z tej serii, czy to na kanale Growe Historie, czy to na przykład u użytkownika Such the Player, czy u kogokolwiek innego. Sam tytuł tak naprawdę nie udało mi się nigdy w pełni ukończyć. Nigdy nie udało mi się wyjść dalej niż poza akt pierwszy do bitwy z Keiranem. Do bitwy z Keiranem, która była taką, nazwałbym to walką, typową walką na koniec aktu. Ponieważ na koniec każdego aktu w Wiedźminie, czy to w jedynce, czy w dwójce, mamy walkę, która kończy albo jest mniej więcej pod koniec konkretnego aktu. Tak na przykład w akcie pierwszym jest to Keiran, rzeczny potwór, który blokuje przedarcie się dalej do reszty fabuły Wiedźmina 2, więc musimy na tego Keirana po prostu zapolować, zająć się nim. I powiem wam szczerze, grając na PC-cie chyba natrafiłem na taki błąd, gdzie niestety nie udało mi się ukończyć. Z racji tego, że no naciskałem, tam trzeba w pewnym momencie naciskać myszkę. I niestety moja postać, czy też nie wiem, czy to był błąd gry, czy systemu, czy czegokolwiek, nie w ostatniego momentu, gdzie trzeba było naciskać lewy przycisk myszy, nie odczytywało do końca. Dochodziło do pewnego momentu i nagle przerywało. I walka po prostu trwała wtedy w nieskończoność. Więc dochodziłem do momentu walki z Keiranem i ostatni etap walki z Keiranem niestety był dla mnie nie do przejścia, z czym niestety musiałem się pożegnać z Wiedźminem 2. Więc postanowiłem grę odinstalować, usunąć wszystko i zainstalować jeszcze raz. I kurwa, tu się zaczęły moje problemy z płynnością. Słuchajcie, o ile pierwszy prolog poszedł gładko, no to w akcie pierwszym, o mój Boże. Moja gra w akcie pierwszym, od pierwszych sekund startu aktu pierwszego, wyglądała w ten sposób, że pierwsze 5 minut, rzeczywiste 5 minut, gra była płynna. Natomiast minuta, dwie równe, czy to minuta, czy dwie minuty, o ja pierdolę. Chyba grałem w 5 klatkach na sekundę. Jeśli dzisiaj ktoś z was narzeka na granie w 60 klatkach czy 30 klatkach, że kurwa nie da się w tą grę grać, to nie grał na 2 czy nawet na 5 klatkach. Kurwa, wy nie wiecie, co to znaczy grać w małej ilości FPS-ów na sekundę, w małej ilości klatek na sekundę. Nie macie zielonego pojęcia, a ja kurwa mam. I powiem wam szczerze, że 30 klatek w dzisiejszych tytułach to czasem to jest luksus, uwierzcie mi. A jeśli wy narzekacie na to, że gra
spada do 30-40 klatek i nie da się grać, to uwierzcie mi, że naprawdę nie graliście przy 5 czy nawet 6 klatkach na sekundkę. Kurwa, a ja grałem. I dochodziłem do momentu z Keiranem, kurwa, grając w ten sposób. Co prawda, jeśli chodzi o dialog, jak były dialogi, o kurwa, ten czas się po prostu wydłużał. To już nie były 2 czy 3 minuty. Kurwa, te dialogi się dłużyły chyba z minut, z 10 minut. Były takie momenty, że faktycznie dialog nagle był piękny, fajnie, 5 minut, no i nagle w którymś momencie te dialogi, kurwa, się wydłużały niebotycznie. Ja pierdolę, ja tak grałem, wiecie? Ja tak grałem, że faktycznie cisnąłem te 2-3 minuty na tych 5-6 klatkach. Dialogi tak się niemożebnie dłużyły, ale kurwa grałem. Dochodziłem do Keirana i powiem wam, i wiecie co? I kurwa pokonałem tego Keirana. Na tych 5 klatkach, kurwa, na sekundę udało mi się go pokonać, ale stwierdziłem, że ni chuja dalej nie będę w ten sposób grał. I postanowiłem grę odinstalować. I na tym skończyła się moja przygoda z Wiedźminem 2 Zabójcy Królów edycją rozszerzoną na peceta. Skończyła się z tym moja, z tym tytułem moja przygoda. I kurwa, nikt więcej nie zamierzam grać w jakąkolwiek grę w 5 czy tam 6 klatkach na sekundę, bo jest to kurwa drama. W 30 klatkach na sekundę mogę grać. W 60, kurwa, to już w ogóle kosmos dla mnie. Ale kurwa, w 5 klatkach na sekundę nie zagram już kurwa nigdy. Zagrałem, nie polecam, naprawdę nie polecam. Ale jeśli macie możliwość zagrania w ten tytuł na swoim pececie, warto. Warto jak cholera. Tylko przede wszystkim warto też sprawdzić, kurwa, wymagania systemowe, które są potrzebne, żeby odpalić ten tytuł. Teraz wam je tutaj właśnie prezentuję. Chyba dobrze wam je prezentuję, tak? Tak, zgadza się. Dobrze je wam prezentuję. Niestety mój komputer był coś pomiędzy wymaganymi a zaleconymi, może dlatego cięło, nie wiem, nie znam się, nie orientuję, nigdy się nie orientowałem na PC-tach, poza tym, że są kurwa mega drogie. Że w ogóle, żeby nie wiem, kurwa, granie na PC-cie w obecne tytuły to jest jakiś kosmos, bo trzeba wydawać z 1000 złotych na jakieś kurwa przejebane karty graficzne, które i tak są chuja warte, ponieważ nie zmieniałem nic poza jakimiś tam kurwa feature'ami i tak dalej, więc zakup peceta to wiecie, to jest jak zakup 3 konsol, które trzeba wymienić co 2 lata. Po chuj, skoro lepiej kupić kurwa konsolę raz na 4-5 lat i później kupić ulepszoną wersję konsoli albo nową generację konsol, niż kurwa męczyć się z wymianą czy to jak chłodzenia, karty graficznej, kurwa procesora, płyty głównej, jakiegoś tam radiatora i chujów mujów dzikich wężów. Lepiej po prostu zainwestować kurwa w konsolę i zagrać sobie ten tytuł. A jak już przy konsoli jesteśmy, na czym można zagrać w Wiedźmina 2? Ano, nie tylko na PC-cie, ale również na Xboxie. Na Xboxie 360, na Xboxie One oraz na Xboxie Series X oraz Series S. Tak, jest to tytuł dostępny w ramach wstecznej kompatybilności na nowych konsolach, gdzie naprawdę, jeśli macie płytę tej gry na Xboxa 360, macie Xboxa One czy tam jakąś, czy One S, jak na przykład ja, czy też One X, czy na przykład Series X, no to wkładacie płytę, pobieracie tam chyba bodajże około 7 albo 8 GB, nie pamiętam już dokładnie. Zresztą wiecie co, nawet zobaczę. Chyba że nie zobaczę. No chyba nie zobaczę, ale nie. Nie mam w tej chwili zainstalowanego tego tytułu.
Będę musiał zainstalować. Ale właśnie coś około chyba 6-7, chyba tam nawet do 9 gigabajtów ten tytuł waży, tak więc no pewnie są, ale są tam jeszcze osiągnięcia, więc myślę, że do Wiedźmina 2 wrócę i w swoim czasie, jak będę omawiał gry na konsole Xbox 360 oraz Xbox One, no to o tym tytule się również wypowiem. Ale nie wspomniałem też jeszcze, że jest to ekskluzyw na platformę Microsoftu, ponieważ tytuł ten nigdy nie wyszedł na PlayStation 3. Były próby wydania Wiedźmina 2 na PlayStation 3, lecz niestety nie wyszły. Może nie tyle co spełzły na niczym, ale z tego co wiem, no to twórcy mega się męczyli, trudzili, żeby spróbować, ale ostatecznie dali sobie spokój. I no, patrząc po cyberpranku na PlayStation 4, no kurwa, to ja się nie dziwię. To ja się naprawdę nie dziwię. Niemniej, jeśli macie peceta, a nie graliście nigdy w Wiedźmina 2, czy macie Xboxa 360, czy One, czy Xboxa Series X, bądź Series S, i nie graliście nigdy w Wiedźmina 2, to jest to naprawdę kawał dobrej, porządnej historii, która ma kilka zakończeń i myślę, że spokojnie można w ten tytuł zagrać nawet dzisiaj. I nawet dzisiaj można się przy tym tytule bardzo dobrze bawić. I moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. No i cóż, zapraszam do kolejnych materiałów na kanał, w którym to zajmiemy się dwoma, jeśli właściwie trzema tytułami, które mam na konsoli Xbox. Dwa tytuły, z czego jeden jest pudełkowo, jeden cyfrowo, ale spokojnie również ten tytuł postaram się dorwać pudełkowo na Xboxa. To tyle. Dzięki serdeczne za uwagę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.